Chcesz nam pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie pod nogi. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim on zabije ciebie. Boisz się? Już ja ci pokażę. Nie boję się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi zbyt ciekawie, prawda? Klan Młota ma... kłopoty z orkami, tak. Słyszałem o tym. Chcesz, żebym cię uczył, czy szukasz kogoś, kto pomoże ci przegonić orków? Potrzebuję paru dobrych wojowników. W porządku, ale na razie nie mogę stąd odejść. Jensgar potrzebuje tych skór. Kiedy już to załatwię, możesz na mnie liczyć. Chcę się czegoś nauczyć. Mogę ci pokazać, jak trafić wilka w oko z odległości 9 metrów. I wiele innych rzeczy. Czego chcesz? Orkowie zajęli kopalnię klanu Młota. Niedobrze. Gdzie człowiek nie pójdzie, okazuje się, że wszystko zajęli orkowie. Uspokój się. Wypędzę ich stamtąd. Tak, musimy ich stamtąd wykurzyć. Pomogę ci. Co tu robisz? Opiekuję się myśliwymi. Pilnuję, żeby orkowie nie zbliżali się do obozu. Potrzebujesz pomocy z orkami? Pomocy? Jeśli zejdziesz w głąb tej rozpadliny, znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Jensgar nie pozwala mi się nim zająć. Jesteś chętny? Jeśli tak, idź porozmawiać z Jensgarem. Do ataku. Do dzieła. Idź przodem. Spotkamy się w umówionym punkcie. Witaj, jestem Jensgar, przywódca tej grupy. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich orków. Czego tu szukacie? Skór! Należymy do klanu Wilka. Zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy polować tylko w dużych grupach. Jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Da się tu pohandlować? Tak, ze mną. Szukam Xardasa. Wieża na północy? Nie mogę ci pomóc. Porozmawiaj z Hansonem. Zna drogi i bezdroża północy lepiej niż ktokolwiek inny. Gdzie znajdę Hansona? Mówiłem ci, na północy. Często poluje na wyżynie pomiędzy dwoma wielkimi górami. Niedaleko klanu Młota. Przysłał mnie klan Młota. Czego chcą? Orkowie zajęli ich kopalnię. Chcą ją odzyskać. Domyślam się. Ale zwracasz się do niewłaściwej osoby. Jestem myśliwym. Lepiej poproś o pomoc wojowników. Ale poczekaj, aż tu skończymy. Skóry muszą trafić do wioski. Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się łukiem i oprawiać zwierzęta, jesteś mile widziany w naszej drużynie. Run obiecał łuk najlepszemu myśliwemu w grupie. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór wilków lodowych i trochę skór bizonów. Wszystkie łupy przynosimy tutaj. Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Jesteś dobrym myśliwym. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Klan Wilka jest ci bardzo wdzięczny. Za waszą wdzięczność raczej nic nie kupię. Masz rację. Proszę, zasłużyłeś na ten łuk. Trzeba zrobić coś jeszcze? Niedaleko stąd odkryliśmy obóz orków. Ich bębny płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się.
bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę, to powinno ci się przydać. Potrzebuję paru dobrych wojowników. Czas pokazać orkom, czym jest ból. Możesz na mnie liczyć, ale musimy się przygotować. Słucham. Niedaleko stąd mieszka pewien alchemik. Robi strzały. I nie są to żadne zaostrzone patyki. Jego strzały eksplodują po trafieniu w cel. Udaj się do jego mościa. Załatw mi tuzin takich zabawek. Będziemy ich potrzebować. Gdzie mieszka ten alchemik? Chata Vivalda znajduje się po drugiej stronie kanionu. Musisz się trzymać pomiędzy kanionem a ścianą skalną. Potem skręć w kierunku siedziby klanu Młota. Chata alchemika jest tuż obok półki skalnej. Oto twoje strzały. Dzięki tym strzałom sam załatwię ze 20 orków. Do ataku. Porządku. Idź przodem. Spotkamy się w umówionym punkcie. Nie zawracaj mi głowy. Przyniosłeś nam zwycięstwo! Ej, co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Daj mi wytrzymałość. Wszystko jest możliwe. Lepiej zważaj na słowa. Daj mi moc życiową. Mnie to nie przeszkadza. Lepiej zważaj na słowa. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Że byłem straszliwie upalony. Daj się zabić! Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę Innosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś?
Zaczekaj, to bez znaczenia. Wystarczy, że to na pewno będzie prawdziwa łódź marzeń. Odłóż broń. Zrobię sobie przerwę. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Przyjęli kopalnię. Szukam wojowników, którzy pomogą nam ją odzyskać. My też mamy problemy z orkami. Mogę skorzystać z usług tych wojowników? Sam potrzebuję wojowników z wioski. Kiedy myśliwi powrócą, będziesz mógł wziąć dwóch wojowników. Kiedy wrócą myśliwi? Kiedy tylko skończą. Jeśli się śpieszysz, możesz im pomóc. Dzięki temu skończą szybciej.
Zostaw mnie w spokoju. Może lepiej nie zwalaj tego. Muszę się odlać. Na pewno masz coś lepszego. Oto twoja ruda. Ucz. Gotowy? Ale faktycznie pod mostem byli orkowie. Zabiłeś ich? Tak. Doskonale. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Żale tej bandy niedoszłych zabójców orków zaczynają mnie już wkurzać. Nikt się nie wmasz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. Schowaj broń! Na pewno masz coś lepszego do roboty. Powinien był wiedzieć. Czego chcesz? Kiepski nastrój? Siedzę tu. Nic się nie dzieje. Strzeżemy kopalni. To takie złe? Powinniśmy ją zdobyć, a nie jej strzec. Im dłużej czekamy, tym silniejsi są orkowie. Czemu więc nie ruszycie do szturmu? Spytaj Reto, to on tu rządzi. Nie wiem, na co czeka. Raczej nie będziemy mieć większych szans w tym starciu. A jakie to szanse? Marne, ale jeśli nic nie zrobimy, to i tak zginiemy.
Jesteśmy klanem młota, ale bez kopalni. Bez kopalni jesteśmy niczym. Chodź ze mną. Mamy robotę. Co planujesz? Zbierzemy kilku ludzi i zaatakujemy kopalnię. Nareszcie! Najwyższy czas! Mogę robić za przewodnika, jeśli zechcesz. Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Trzymaj się blisko mnie! Gorzej już być nie może. Mamy problem, bym ci to powiedział. Żałosna kreaturo! To droga do kopalni. Od tej chwili musimy być szczególnie ostrożni. Co by pomyślał?